oborze złotej polskiej jesieni. Bądźcie pozdrowieni, dziewczęta i chłopcy, witajcie! Sosna by smukły i w ciszy leśnej, krocząc w poborach wiosennej porze, pośród konwali, co kwitły wcześniej. Szukam Cię Boże, szukam Cię Boże. Pismo Święte w Księdze Królewskiej opowiada o ubogiej wdowie Sarepty, która nie mając prawie nic, dzieli się z innymi tym, co posiada, a dając ryzykuje, bo nie wie, czy jutro znowu będzie miała chleb. I mówi autor tej księgi: dzban wody nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, według obietnicy Boga. Pewnego dnia Pan Jezus usiadł na dziecińcu świątyni naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzuca drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku rzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej. Prawdopodobnie całe dzienne utrzymanie. Siedział Jezus obok skarbony, patrzył, jak mu wrzuca ofiary. Widząc wdowę, gdy grosz rzuciła, swoim uczniom mądrze powiedział: patrzcie, ta wdowa najwięcej rzuciła, bo wszyscy kładli, co im zbywało. Ona ze szczerze ofiarę złożyła z tego, co jej na życie zostało. Patrzcie, ta wdowa najwięcej rzuciła, bo wszyscy przykładu. Lubią bowiem dostojne odzienie, pierwsze miejsca zajmują na ucztach, a wy we mnie micie schronienie. Patrzcie, ta wdowa najwięcej rzuciła, bo wszyscy kładli, co im zbywało. Ona ze szczerze ofiarę złożyła z tego, co jej życie zostało. Patrzcie, ta wdowa najwięcej rzuciła, bo wszyscy kładli, co im zbywało. Ona ze szczerze ofiarę złożyła z tego, co jej na życie zostało. Skromni i prości bywajcie na co dzień, zawsze wierni, roztropni, cierpliwi, a w miłości żarliwi jak ogień, wobec innych jak wdowa życzliwi. Patrzcie, ta wdowa najwięcej rzuciła, bo wszyscy kładli, co im zbywało. Ona ze szczerze ofiarę złożyła z tego, co jej na życie zostało. Patrzcie, ta wdowa wszyscy kładli, co im zbywało. Ona ze szczerze ofiarę złożyła z tego, co jej na życie zostało. Pan Jezus powiedział, że ta uboga wdowa rzuciła najwięcej ze wszystkich. Dlaczego? Bo ona nie dała z tego, co jej zbywało, czego miała za dużo.
Łatwo kogoś poczęstować na przykład jabłkami, gdy się ma ich bardzo dużo. A jeśli się ma tylko dwa? Łatwo pomóc w domu, kiedy się już naprawdę nie ma co robić. Ale jak koledzy się bawią na podwórku, to już trudniej. Łatwo jest mieć piątki, gdy to lekko przychodzi, ale gdy trzeba się pomęczyć, to trudniej. A Pan Jezus powiedział: wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś wrzuciła wszystko, co miała. Czy potrafię być hojny i szczodrobliwy dla innych? Czy umiem powiedzieć Panu Jezusowi: cały jestem Twój. Słyszałam, że święty Marcin jechał kiedyś w zimowy wieczór do domu. Nagle zobaczył obdartego żebraka. Zdjął płaszcz, przeciął na połowę, otulił biedaka. Potem dowiedział się, że otulił samego Pana Jezusa. Jaka to radość wyrządzić Panu Jezusowi przysługę. Także każdy z nas, nie mając nawet pieniędzy, może innym sprawić dużo radości. Nie tym, że podaruje mu kolorowe kredki, ciekawe książki. Są i inne, o wiele większe dary. Takim darem jest modlitwa za kogoś drugiego. Patrzcie, Bóg ocenia nasze dary swoją miarą. On ocenia również nasze intencje i zamiary. Bóg, który jest miłością, pragnie, byśmy się dzielili z potrzebującymi tym, co mamy, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie, którzy żyli jak jedna rodzina. Poznał ducha prawdy i miłości.
zmęczenia. Zostańcie z Bogiem. Ahoj! Będę prosił o...